Siódmy dzień stworzenia, szabat. Rozdział drugi pierwszej Księgi Mojżeszowej wskazuje na dwie bardzo ważne rzeczy. Na dzień siódmy oraz na ów szczególny strumień wypływający z ogrodu. Zwłaszcza siódmy dzień tygodnia zasługuje na szczególną uwagę. Z pewnością niewiele jest takich kwestii, które byłyby tak dalece niezrozumiane i wywoływałyby tyle kontrowersji, co nauka o szabacie. Co więcej, nie ma ku temu najmniejszego powodu, ponieważ temat ten jest jasno i wyraźnie wytłumaczony w Słowie Bożym. Konkretnym nakazem święcenia szabatu zajmiemy się, jeśli Pan pozwoli, troszkę później przy rozważaniu drugiej Księgi Mojżeszowej. W tym momencie, gdy patrzymy na drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, nic nie czytamy o takim przykazaniu. Znajdujemy tylko krótką wzmiankę o tym, że Bóg odpoczął dnia siódmego. Czytamy w tym rozdziale: tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Tak mówią nam wersety od 1 do 3 drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Znajdujemy tutaj niezobowiązujące w żaden sposób stwierdzenie, że Bóg dnia siódmego zaznał spokoju i odpoczynku, gdyż wszystko, co miało związek ze stworzeniem, zostało dokończone i zamknięte. Nie było już więcej pracy, Bóg zakończył swoje dzieło. Wszystko było dokończone, bardzo dobre, dokładnie takie, jakim wyszło spod Jego ręki. On sam zaś spoczął w owocach swej pracy. I mamy takie zdanie z Księgi Joba, 38 rozdział, od 7 wersetu. Gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Dzieło stworzenia zostało dokonane. Bóg obchodzi szabat. Taki też jest prawdziwy charakter tego dnia. Był to jedyny szabat, o którym na podstawie przekazów Pisma Świętego możemy powiedzieć z całą pewnością, że obchodził go Bóg. Później czytamy o danym przez Boga człowiekowi nakazie czczenia szabatu i widzimy, że zlekceważył on całkowicie to zarządzenie, przy czym nigdzie nie znajdujemy po raz kolejny i odpoczął Bóg. Raczej wręcz przeciwnie. Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam, jak komunikuje nam Pan Jezus Chrystus, co jest zapisane w Ewangelii według Jana, 5 rozdziale, 17 wersecie. Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dokładnie rzecz biorąc, szabat mógł być obchodzony tylko wtedy, gdy nie było pracy. Zatem jedynie w nieskażonym stworzeniu, w którym nie było grzechu i wywołanej nim nędzy. Bóg nie może odpoczywać w obecności grzechu. I jedno spojrzenie dookoła wystarczy nam, abyśmy przekonali się, że w obecnym stanie stworzenia nie ma mowy o odpoczynku Boga. Ciernie i osty, tysiące upokarzających owoców zdychającego stworzenia pokazują nam aż nader wyraźnie, że teraz Bóg musi działać, a nie odpoczywać. Czyż miałby odpoczywać w pośród gęstwiny cierniów i skarłowaciałych krzewów? Czyż miałby odpoczywać, nie zważając na westchnienia i łzy, trud i troski,
choroby i śmierć oraz winę skażonego świata, czyż miałby spocząć i nie zważając zupełnie na zaistniałe okoliczności obchodzić, jakby nigdy nic, dzień szabatu? Pismo Święte poucza nas jednoznacznie, że poza tym jedynym opisanym w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, Bóg nie obchodził dotychczas ani jednego szabatu. Siódmy dzień, żaden inny, był wyznaczonym dniem szabatu. Świadczył o zakończeniu dzieła stworzenia. Dzieło to zostało zepsute, spoczynek szabatu boleśnie przerwany. Od momentu upadku w grzech Bóg nieustannie działa. Również i Chrystus nie zaznał szabatu podczas swego ziemskiego życia. Dokonał swego dzieła, ale gdzie spędził szabat? W grobie. Pan Jezus, Bóg objawiony w ciele, Pan szabatu, Stwórca nieba i ziemi, Ten, który wszystko podtrzymuje słowem swej mocy, spędził siódmy dzień w grobie. Czyż fakt ten nie ma nam coś do powiedzenia? Czyż Syn Boży mógłby spoczywać siódmego dnia w grobie, gdyby dzień ten miałby rzeczywiście być obchodzony w odpoczywaniu i pokoju w pełnej świadomości tego, że wszelkie dzieło Boże zostało zakończone i że wszystko jest w najlepszym porządku? Niemożliwe. Nie potrzebujemy więcej dowodów na niedorzeczność obchodzenia szabatu, jak właśnie ten, który znajdujemy w grobie Jezusa. Człowiek jest upadłym, skażonym, obarczonym winą stworzeniem. Dlatego nie potrzebujemy więcej dowodów na niedorzeczność obchodzenia szabatu, jak właśnie ten, który widzimy w grobie Pana Jezusa Chrystusa. Znalazłszy się na szczycie swojej zgubnej ścieżki, człowiek ukrzyżował Pana chwały i gdy jego śmierć stała się faktem dokonanym, olbrzymim kamieniem zasunął wejście do grobowca, aby odebrać mu wszelką szansę jego opuszczenia. I co takiego czynił człowiek, gdy Syn Boży spoczywał w grobie? Obchodził szabat. Cóż za wstrząsająca myśl. Chrystus leży w grobie, aby przywrócić złamany i podeptany szabat, człowiek zaś próbuje dotrzymać nakazu jego przestrzegania, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Doprawdy był to szabat człowieka, a nie Boga. Był to szabat bez Chrystusa i dlatego tylko pusta, pozbawiona wszelkiej treści i wartości, martwa, religijna forma. Dlatego obchodzenie szabatu obecnie to tylko pusta, pozbawiona wszelkiej treści i wartości, martwa, religijna, bałwochwalcza forma.